Matematyczne modelowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych może brzmieć trochę skomplikowanie, ale jest to rozwiązanie coraz powszechniej stosowane w procesach zarządzania taką infrastrukturą. Daje możliwość precyzyjnego prowadzenia obliczeń, które przekładają się na jakość inwestycji i zmniejszenie jej kosztów. Jeszcze 10-15 lat temu było to niemożliwe, bo nie było takich aplikacji. Dopiero dzień dzisiejszy rozwój informatyki stosowanej w tym obszarze pozwala nam na tak naprawdę chyba po raz pierwszy od zaplanowania tych sieci przed 124 laty, jak w przypadku Bydgoszczy, możemy po raz pierwszy je precyzyjnie obliczyć z wykorzystaniem techniki komputerowej. Ale do tego potrzebni są wykształceni inżynierowie, którzy w związku z rozwojem technologicznym muszą stale podnosić swoje kwalifikacje. Stąd Letnia Akademia Modelowania. To projekt, w którym wzięli udział nie tylko pracownicy miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy, ale i studenci Politechniki Bydgoskiej, którzy być może w przyszłości dołączą do zespołu. Dowiedziałam się, co tu w ogóle jest, bo tego w programie studiów w ogóle nie ma, to jest dość nowoczesny program. Kurs zaczął się od wprowadzenia też teoretycznego, później zapoznawaliśmy się z całym wyglądem programu, jest on bardzo skomplikowany, żeby się w ogóle po nim poruszać, więc początek był bardzo trudny, a później już coraz swobodniej się po nim poruszaliśmy, tworzyliśmy właśnie model sieci i sobie symulowaliśmy, co się stanie, jak spadnie jakaś ilość opadów. Tak właśnie działa nowoczesne modelowanie matematyczne. Tworzymy w świecie komputera odwzorowanie tego systemu, takiego wirtualnego bliźniaka. To takie narzędzia, które pomagają nam, projektantom, w lepszy sposób zrozumieć procesy, które się dzieją w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, ale przede wszystkim dobierać urządzenia i instalacje w sposób najbardziej optymalny. To bardzo istotne z punktu widzenia miejskiej spółki, którą czekają kolejne duże inwestycje. Wodociąga przeciętnie około 50% sieci wodociągowo-kanalizacyjne ma grubo ponad 50 lat. Te sieci będą wymagały przebudowy. W związku z tym ważne jest, żeby wiedzieć, o jakiej średnicy te sieci powinny być jako nowo budowane. Zbyt duże średnice powodują, że prędkości przepływu wody w sieci są małe bądź za małe. To powoduje stagnację wody w sieci i pogorszenie jej jakości. Bydgoska sieć wodociągowo-kanalizacyjna ma ponad 2,5 tysiąca kilometrów. To też ponad 200 obiektów technologicznych. Aby prawidłowo zarządzać tak dużą infrastrukturą, modelowanie hydrauliki systemu wydaje się być niezbędne. To dzisiejsze spojrzenie to zupełnie nowatorskie, nowoczesne narzędzia takiego szybkiego i optymalnego modelowania, nie ręcznego, tylko właśnie wspomaganego komputerowo. Także tutaj jest to jakby zaczyn do kolejnych naszych działań, bo już myślimy o kolejnej edycji. Projekt wymagał nawiązania współpracy między miejskimi wodociągami i kanalizacją, Politechniką Bydgoską oraz firmą zajmującą się dystrybucją niezbędnego do realizacji oprogramowania. Dostarczyliśmy program, który posłużył tutaj jako narzędzie do modelowania sieci. Byliśmy też również wykładowcami. No i ogólnie jestem pod wrażeniem, tak, zaangażowania oraz tak naprawdę płynności, jaką uczestnicy pozyskali w trakcie tych warsztatów. Letnia Akademia Modelowania trwała 2 tygodnie i jak mówią studenci, był to bardzo intensywny czas. 2 tygodnie minęły bardzo szybko, także przydałoby się jeszcze kolejne 2, nie ukrywam, bo zakres materiałowy jest bardzo duży, obszerny. Jest to faktycznie nowa rzecz, z którą jeszcze nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Spółka już pokazała, jak wykorzystać tę wiedzę i umiejętności w ogromnych inwestycjach, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w Bydgoszczy. To właśnie na podstawie modelowania hydrauliki sieci powstał system odprowadzania wód deszczowych. Obecnie tworzone są również modele sieci wodociągowej i sanitarnej. Miejskie wodociągi chcą powiększyć zespół, który zajmuje się obliczeniami hydraulicznymi, stąd najprawdopodobniej współpraca z bydgoską uczelnią doczeka się kontynuacji.